Chwała naszemu Bogu, że możemy uczestniczyć w takich nabożeństwach. Kiedyś rozmawiałem z bratem Geblem i mówiliśmy o instrumentach i on powiedział, że najpiękniejszym instrumentem jest aparat śpiewu człowieka, aparat dźwięku. Mieliśmy przed chwileczką możliwość to doświadczyć. Niech Bogu będzie chwała, że nas tak stworzył i że te dary, jeden ma takie, drugi ma takie, mogą służyć uwielbieniu Boga. On jest godzien czci, On jest naszym Ojcem. To jest coś pięknego. A dzisiaj chciałbym tak najprościej jak umie wytłumaczyć, jak odbywa się zbawienie. Najprościej, jak się da. Dlatego, że przerażające jest to, że niektórzy ludzie nie mają pewności zbawienia, ale mają raczej co? Niepewność zbawienia. Niepewność zbawienia. Mieć niepewność w małych sprawach to nie jest takie istotne, ale mieć niepewność w najważniejszej kwestii i to taką szarpiącą niepewność raz w lewo, raz w prawo, to jest wykańczające. Gdy dowiaduję się o tym, że niektórzy ludzie zbliżają się do kresu swoich dni, no siłą rzeczy każdy tam dojdzie, dokąd Pan Jezus nie przyjdzie i nie wiedzą, czy będą zbawieni, czy nie, to jest smutne, to jest przerażające. Świętym obowiązkiem kaznodziejskim jest powiedzieć najprościej, jak się da, jak się zbawienie odbywa. I chciałbym dzisiaj o tym opowiedzieć. Ale pierwsza sprawa, dlaczego tak doszło? Zazwyczaj Pan Bóg wysyłał poselstwa takie otrzeźwiające, taki sygnał, taki dzwonek, taki alarm. Halo? Źle się dzieje. Dzieci moje drogie, wracajcie w moją stronę. Jeden brat odpowiadał, że był akurat pod samochodem na kampie, taki piękny przykład. I siedzi pod tym samochodem, nie może pod niego wyjść. A widzi, że ze wzgórza, na którym mieszkali, toczy się piłka, a tam na dole tego wzgórza jest droga. I jego syn biegnie za tą piłką, a słyszy nadjeżdżający potężniaki samochód, więc pod tym samochodem tylko krzyknął na przykład: Jack, stop! I syn stanął. I samochód przeleciał przez tą piłkę. Tak Pan Bóg poselstwa przez proroku wysyłał i te proroctwa są nieraz tak wstrząsające, że trudno przez nie zauważyć tak wyraziście piękno Bożego charakteru. Chciałbym mówić dzisiaj o niepewności zbawienia. W lekcji rozpatrywaliśmy jakąś kwestię, jedna siostra powiedziała, nic nie jest gorszego jak niepewność. Bo człowiek chce przewidywać. Nawet naukowcy do tego są powołani. Jest tak zwana predyktywna funkcja nauki i nas interesuje głównie to, żeby umieli przewidywać. Jeżeli on się zajmuje wulkanami, to czego oczekujemy od niego? Żeby powiedział, czy ten wulkan wypuchnie, czy nie. A jak zajmuje się naszym zdrowiem, to chcemy wiedzieć, żeby postawił diagnozę i powiedział, jaka jest szansa wyjścia z tych opresji. A teolodzy i wyznawcy Jezusa Chrystusa, jak zaczną nieraz mówić o zbawieniu, to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. I ja zauważyłem, że Ewangelia się zmienia. Ewangelia nie jest taka sama. Czy Żydzi mieli taką samą Ewangelię jak my? Ja nie mówię o tych głębiach, ale o tym komunikacie takim pierwszym. Nie. Oni mieli inną nieco Ewangelię. Później przyszła piękna chrześcijańska Ewangelia, ale Pismo Święte stwierdza, że będą i poganie zbawieni. I tam też jakieś zasady obowiązują. Jakie? Nie wiem. Ale miłość Boża jest taka, że chce maksymalnie wszystkich zbawić. I dlatego to w przypadku pogan, którzy nawet nie słyszeli nieraz imienia Jezus Chrystus. Inaczej to wygląda.
ale Boże działanie zbawcze jest skuteczne. A dzisiaj będę chciał mówić o niepewności zbawienia. Niepewność jest fatalna. Rozpocznę od takiego przykładu. Ktoś skakał z was ze samolotu i opadał na spadochronie? No to dobrze, bo ja też nie skakałem. I nie zamierzam skakać. Ja lubię oglądać, jak ludzie opadają na spadochronie, ale nie chcę. Może mnie to pociąga, ale nie chcę. Ja lubię mieć ziemię pod nogami. Jedna dziewczyna skakała z instruktorem, który razem z nią spadał, pokazał jej wszystko, ona się obswoiła z tym i postanowiła pierwszy raz skoczyć sama ze spadochronu. Z samolotu, na spadochronie opadać. To musi być fajnie, tak fikać sobie w powietrzu. I w życiu możesz sobie tak fikać, fikumiku. Można w powietrzu rękami sterować i przemieszczać się. To jest bardzo fajne. Tyle, że tam dalej jest co? Ziemia. I w życiu też możesz sobie tak fikać. Ale pamiętaj, że na końcu jest ziemia. Więc ona wyskoczyła już samodzielnie z samolotu i leci, i fika, i przemieszcza się. Jest super, jest fajnie. Ale jak już ziemia się zbliżyła, postanowiła pociągnąć za linkę otwierającą czaszę. I pomyliła strony. I zaczęła szukać linki po niewłaściwej stronie. I nie mogła ją znaleźć. Poszarpała całe ubranie. Były nawet rany na jej boku. I nie znalazła linki. Linka do otwarcia czaszy spadochronu była po drugiej stronie. Bardzo często się mówi, że do nieba się jedzie takim kajaczkiem. Wiara, uczynki, wiara, uczynki. Chciałbym wyraźnie powiedzieć, że to jest najbardziej bezsensowny obraz, który w zwodniczy sposób mówi o tym, że w dziele zbawczym Boga uczestniczy wysiłek człowieka. Wiara i uczynki. Nic gorszego. Śpiewamy też bardzo nieraz piękne pieśni, ale te pieśni gdzieś w podtekście mają myśl, która plącze się w tym chrześcijaństwie i żyje i jest trwała. Na szalach prawdy zważy mnie sędzia sprawiedliwy. Pytam się, co na tych szalach będzie? W potocznym, powszechnym odbiorze ludzkim. No co będzie na tych szalach? No dobre czyny i złe czyny. I jak tych czynów więcej dobrych będzie, to one zaważą. Następny błąd. Nieprawda. Bzdura. Człowiek nic nie dokłada do zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa. Chciałbym przedstawić to, co czym tchnie całe Pismo Święte. W Starym Testamencie w świątyni posługiwano czym? Posługiwano krwią ofiary. W tej świątyni krew miała bardzo wielkie znaczenie. Niektórzy są tak obrażeni i krzyczą na Pana Boga. Mówi, tyle zwierzątek zginęło. Pan Bóg miał prawo, największą swoją ofiarę, największe cierpienie przedstawić pod postacią tych krwawych ofiar, które powinny wzruszyć ludzkie serca. Więc w naszym kościele niektórzy ludzie uważają, że
uświęcenie jest najważniejsze. Chciałbym powiedzieć, że uświęcenie w ogóle nie jest ważne w pewnym kontekście. Ale powiem to w ten sposób. Uświęcenie bez pierwszego etapu, bez ofiary Jezusa Chrystusa nie ma żadnego znaczenia. Wielu ludzi stara się o to, aby być kulturalnym, aby być eleganckim. Mówią, że niosą kaganek oświaty, kaganek moralności, ale to oni niosą. I jeżeli rozumiesz uświęcenie, że ty niesiesz kaganek, że ty coś robisz dla Boga, że jest ważne, żeby coś robić dla Boga, to a nie mówisz o tym pierwszym etapie, że zbawienie jest przez krew Jezusa Chrystusa, to cało to jest bajką. To nic nie jest warte. Niektórzy ludzie tak fragmentarycznie czytają Pismo Święte. Pamiętam, jak przeczytałem pierwszy raz list do Hebrajczyków, 14 rozdział, 12 wiersz. A tam jest taka myśl. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana Boga. Więc uświęcenie jest ważne? No oczywiście, że jest ważne. Ale ono w ogóle nie jest ważne wtedy, jeżeli nie wspominasz o tym, że zbawienie z czego? Przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w ogóle nie dokonuje się pomiaru uświęcenia. To nie jest tak, że jest taka norma. I Pan Bóg mówi tak. Kochany, musisz podrosnąć w rozwoju chrześcijańskim do tego poziomu, bo jak nie dorośniesz, to nie będziesz zbawiony. I tak idą pod tą poprzeczką i niektórzy tak na paluszkach, żeby tam chociaż zahaczyć głową, żeby się wypracować normę Pana Boga. Nieprawda. Nie tak jest. Na tych krzesłach siedzą tutaj ludzie o różnym poziomie kultury, o różnym poziomie moralności chrześcijańskiej, o różnym poziomie uświęcenia. Słowo uświęcenie zawiera w sobie bardzo ważną myśl, że te zmiany są w sferze czego? Świętości. A tą świętość wypracowuje kto? Duch Święty. Tylko takie zmiany obyczajów, które wynikają z dzieła Ducha Świętego, mają wartość. I tylko Ewangelia wtedy jest prawdziwa, jeżeli mówimy tak. Zbawienie dokonuje się przez ofiarę Jezusa Chrystusa, a uświęcenie to jest mozolna, ciężka praca Ducha Świętego nad twardym ludzkim charakterem. Nie myśl sobie, że możesz być zbawiony z dobroci swojego serca, bo nie masz w ogóle dobroci. Ani ja, ani ty. W psalmie 51 wierszu i w 7 tekście jest taka myśl wyrażona, że matka moja mnie jak poczęła? Co to znaczy? W psalmie 51:7, w tym psalmie pokutnym, psalmista wypowiada takie słowa i niech one wybrzmią i zastanówmy się przez moment, o co chodzi. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu mnie matka moja poczęła. To znaczy, że my wszyscy jesteśmy jacy? Grzeszni wskutek procesu edukacyjnego czy z natury? Z natury. Który jesteśmy grzeszni, beznadziejnie grzeszni. Nasza psychika została tak zdeformowana i od Adama ją dostaliśmy, że nie mamy szans na żadne zbawienie dzięki swoim wysiłkom. Żeby to wyobrazić jeszcze lepiej, w Jeremiaszu w 13 rozdziale jest taki wiersz 23 i brzmi on tak. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę?
a lampart swoje pręgi może? Tak samo, czy możecie czynić dobrze wy, którzy się nauczyliście postępować przewrotnie? Jak lampart nie zmieni swojej skóry, tak nie zmieni to tego faktu, że jesteś jaki? Grzeszny. W ogóle jesteś z materiału grzesznego zrobiony. Pytam się, czy ktoś robi łożyska z aluminium? Ktoś robi łożyska z aluminium? Nie robi nikt, bo aluminium jest jakie? Miękkie, beznadziejne do tego celu. I moja i twoja natura jest grzeszna. Z łona matki wychodzisz, a już jesteś grzeszny. Dzieci potrafią być tak straszliwe, tak manipulować otoczeniem. Rzuci się na chodnik, wali tymi nogami. Matką i ojcem by tak dyrygowało, jak chce. Jaką ma naturę? Grzeszną. A jak pokaże język, to podtąd. A uszczypie. A co? Ledwo to przyszło na świat. A już jest jakie? Grzeszne. A nie myślcie, że z upływem lat człowiek świętszy się robi. Ja to wiem. Grzeszny, grzeszny, grzeszny od początku do końca. Nie możesz być zbawiony, bo jesteś z materiału fatalnego. Jeżeli byś liczył, że możesz to zbawienie wypracować sam. Nie. Zbawienie przychodzi absolutnie z zewnątrz. I dokonało się to przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Chciałbym uzmysłowić tak w rozbiciu na pewne elementy. Pismo Święte stwierdza, że te nogi, w cudzysłowie, biegły często do rozlewu krwi, tak? Że biegły do grzechu. Czy tylko moje nogi są takie fatalne? Wasze co, zawsze do świętości biegły? Jak pamiętam, jak się pokłóciliśmy z takimi chłopakami z sąsiedniego miasta, to ich tak goniliśmy, dopadliśmy i biliśmy ich. Za co? Że są z drugiego miasta. A kibice za co się biją na tych ustawkach? Bo jest z drugiej, kibicem z drugiej drużyny. Leją się, aż zęby czeszczą i wypadają. Te nogi są fatalne. Jeden członek przeskoczy i idę wyżej. A tamten też ma swoje winy. Rączki. Czy te rączki zawsze dobrze czyniły? O ludzie. Ile one złego zrobiły. Ja je tak kocham, te rączki. One są straszliwe. A ten język, co Jakub powiedział? To są tak powszechne słowa, że nie warto je czas tracić, żeby czytać. Ale Jakub powiedział, że to jest zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Taki mały mówi języczek, a potrafi taki las spalić. Tak samo to jest, ile to złego zrobi. Ile złego, ile potworności, ile intryg, ile kłamstw, ile cygaństwa, ile ironii, ile chłostania innych tym językiem. A taki malutki języczek. Ale on nie jest jeszcze najgorszy. Najgorsze jest tutaj. Kilo 50, kilo 70. To dopiero. Tam się zło tak kręci, tak kłębuje, że dziękujemy Panu Bogu, że tego na plecach nie widać, co nie? Bo jakby tak, jakbyś na plecach miał ekran i wszystko, co myślisz, pokazywało się na plecach, to ja bym zawsze stał plecami do ściany. Człowiek w myślach potrafi być strasznie grzeszny. A oczy? Pan Bóg mówi, to wyłup. Oba do niczego. Ślepy człowiek powinien chodzić, bo te oczy to nieraz żądza jest taka, że opanować to nie można. Żeby tymi oczkami się
napatrzyć. No i jaka szansa jest dla nas? Dla nas jest... Może w tym miejscu trzeba konstatację taką zrobić, takie podsumowanie, że ja się do nieba nie nadaję. Gdybym miał do nieba tylko przejść ze względu na swoją naturę i swoje czyny. Bo te czyny są skażone. Pomodlisz się, a już ci szatan mówi, aleś się pięknie pomodlił. Cacy, taki chłopczyk się ładnie modli. Coś powiesz, a szatan ci mówi, a może to mój umysł taki jest już spaczony. Jak ty powiesz, to coś powiesz. Tak. I bez przerwy uwielbienie, ta pycha ludzka, ten egoizm, ten egocentryzm, to jest nie do wyplenienia. Nie do wyplewienia. Schodził jeden kaznodzieja i ktoś podchodzi do mnie, Boże, ja ci takiego kazania jeszcze nie słyszałem. A kaznodzieja mówi, jak ja już z podium schodziłem, to już mi diabeł to do ucha zatrąbił. Tak. W ogóle my jesteśmy przeżarci grzechem, jak stary metal rdzą. I nic nie zrobisz. A jeżeli ktoś sobie podkreśla swoją nadzwyczajność, to się pomylił. I ludzie myślą, że założyłem tyle zbożu, że tyle pozyskałem, że tyle wybudowałem, że tyle coś zrobiłem, że przeprowadzałem ludzi, że karmiłem głodnych. Ale jesteś tylko aluminium. I to trzeba sobie zapamiętać. Nasza nadzieja jest w krwi Pana Jezusa Chrystusa. On za nas przelał krew. Co to oznacza? Pan Bóg był w fatalnym położeniu, że miał zasady i miał zasadę, że kto nie przestrzega tych zasad, to będzie takim rakiem w społeczeństwie i świecie, że trzeba go unicestwić. Ale jak się tak zacznie unicestwiać, to jest obawa, że będzie do ostatniego unicestwione. I Pan Bóg powiedział, że ja wprowadzam akt łaski, ale akt łaski, który kupię, nabędę, dam życie za życie. I Pan Bóg powiedział, szatan powiedział, niesprawiedliwe, jeden zgrzeszył, a drugi umiera. A Pan Bóg powiedział, to według ciebie jest niesprawiedliwe, ale według zasad miłości jest to sprawiedliwe. Ojciec ma prawo zapłacić za dziecko. Ma prawo czy nie? Ma. Czy ojciec ma prawo córce dać nerkę? Ma. I cudnie, że tak jest. A ma prawo zapłacić za szybę, jak syn wybije? No nie tylko prawo, ale obowiązek, żeby kasą ruszył i zapłacił za wybitą szybkę. A nakrzyczy na niego, ale jak tak z tyłu idzie, to mówi, ho, 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 jak ja byłem młody, to nie tyle, żeby wybiłem. Nie? Na zasadzie miłości Bóg uznał, ma prawo, bo on lubi tych ludzi. On kocha, rodzi się to takie maleńkie, rozwija się, biega, lata za motylami. Później przychodzi wiek starszy i z bezradnością patrzy na Boga i pyta się, Boże, ty o mnie pamiętasz? A Pan Bóg mówi, pamiętam zawsze. Ja cię z martwych wzbudzę w on ostateczny dzień. Takiego mamy Pana Boga. On sobie kupił swoim cierpieniem prawo udzielania łaski. I dlatego Pismo Święte, na przykład jestem teraz w liście do Rzymian. Ja mam inny tok czytania Pisma Świętego, ale jestem w liście do Rzymian w tym miejscu po 5-6 rozdziale. I jak czytałem końcówkę 4 rozdziału, to tak się ucieszyłem. I pomyślcie o tym, co tutaj jest napisane. On został wydany za nasze grzechy. Takie jedno krótkie zdanie.
On został wydany, a tak prawdę mówiąc, kto go wydał? Sam siebie wydał za nasze grzechy. Następnie w 5 rozdziale, w 10 wierszu, bo tutaj na początku 5 bez przerwy ta myśl się przesuwa, przewija. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. My zostaliśmy pojednani przez krew Jezusa Chrystusa. Tylko łaska Boża gwarantuje nam życie. Nic więcej. Łaska Boża. W 1 Jana 1,7 jest ten przecudny tekst. A krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zbawienie jest darem Bożym przez krew przelaną Jezusa Chrystusa. Dało życie za życie. I teraz co z tym uświęceniem? Wy nie pamiętacie tych czasów, ale kiedyś mama jak kupiła meszty, tak to się nazywało, to takie tekstylne obuwie, guma na dole i płótno u góry. To ścigaliśmy się z bratem, kto szybciej biegnie i którego buty są lepsze. A te buty były tak piękne, że nieraz szliśmy do łóżka w tych butach. Bo jakże można nowiutkie meszty zdjąć? To się mesztami tak cieszyły. A zbawieniem, które zgotował ci Jezus Chrystus, czy nie kłębi się w twoim umyśle? Czy nie porywa cię to, że cię zbawił, on cię ukochał, on mnie ukochał? Tak jak tutaj cudnie siostra śpiewała, nikt go nie witał. W sianku, wśród zwierząt. W duchu prosta jest taka myśl, że szedł wśród kanciastego, gburowatego społeczeństwa. On o nieskalanym charakterze żył wśród takich nieociosanych, tępych ludzi. Ale on nas ukochał i postanowił nas bawić. Strasznie mi się to podoba i wiem, że uświęcenie to jest dzieło zbawcze Ducha Świętego dokonane we mnie wtedy, gdy patrzę na mojego przyjaciela i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? Tylko wtedy może się dokonać coś, co się nazywa uświęceniem. Bo inne zmiany zachowań to jest zmiana kultury wskutek edukacji, wśródek bata ojca i matki. Ale uświęcenie dokonuje się wtedy, gdy patrzysz na Jezusa Chrystusa i mówisz sobie tak, kurczę. Szatan powiedział tak, zrównam się z Najwyższym. A Pan Jezus powiedział tak, dla zbawienia człowieka poniżę się aż do śmierci krzyżowej i będę niewolnikiem. Szatan myślał, przywdzieje dostojeństwo króla, Boga. A Pan Jezus mówi, wszystko złożę, żeby te malutkie dzieci zbawić. To jest nasz Pan. Takiemu chce się służyć. Jest super, jest wspaniały. I teraz chciałbym wam opowiedzieć na przykładzie jednego człowieka, jak przeżył on swoje nawrócenie. Więc kto? Luter. Luter opisał to i możemy widzieć, ale tak myślę, że nie jeden z nas takie drogi przechodzi, a wszystkim, którzy myślą, że będą zbawieni przez uczynki, to szarpiecie po złej stronie. Linkę uruchamiacie, a tam linki nie ma. Poszarpiecie się i tylko będzie huk o ziemię. Linka jest z drugiej strony. Tu jest wiara. Tu jest krew Jezusa Chrystusa. Tu jest tylko zbawienie. Nie ma linki z dwóch stron. Nie ma dwóch linek. Jest jedna linka do otwarcia czaszy spadochronu. Przekonał się o tym dobrze Luter. Luter był wykładowcą akademickim. Nie był kimś takim od. Był wykładowcą akademickim. Ale mu bardzo zależało na zbawieniu. Niesamowicie.
i raz się gdzieś tam zranił. Nie będę całej historii opowiadał, ale w końcu pomyślał sobie tak. Pójdę do świętych ludzi, to na pewno zostanę świętym. Myśleliście też tak? Przyjdę do tego zboru w Podkowie Leśnej, a tam takie święte towarzystwo, to na pewno zostanę świętym. Albo we wstąpie do jakiegoś tam kościoła, albo do kościoła adwentystów. Oni są tacy święci, że ja zostanę świętym. Nieprawda. Tu jest same aluminium. I Luter przyszedł do kościoła i on powiedział tak, bo Luter miał wnikliwy umysł, bo niektórzy mówią tak, wpadnij do mnie na herbatkę, to sobie poplotkujemy. I oni myślą, że plotkowanie i tak obsmarowywanie kogoś smarem i błotem, to jest całkiem w porządku. Kłamią, cyganią jak szewcy. Podkopują dołeczki pod jeden, pod drugim. Podli są. Kłamią, cyganią. Obmawiają. A Luter właśnie napisał, o tu widzisz, powiadałem sobie, teraz znowu jesteś zazdrosny, teraz niecierpliwy. A jaki ja jestem niecierpliwy. Z racji tego grzechu to powinien w ogóle... Nie mam prawa tu stać. Stoję dzięki łasce Bożej. Bo z racji natury to nikt się nie nadaje, żeby tutaj stał. Bo co, ślepy ślepego ma prowadzić? Gniewliwy. I nic ci to nie pomoże, nędzny człowiecze, żeś do świętego wstąpił zakonu. I zdawało mu się, że przyszedł do świętego zakonu. Porozglądał się, patrzy, a tu samo aluminium. Więc raz powiedział tak, że musi tą podłą naturę w sobie osłabić i zabić. I na kolana zamknął się w tej swojej klasztornej komórce i siedział tam coś 7 dni w poście, ale już był tak chudy, że był do padnięcia. Ettenberger, jego Łukasz, jego kolega, powiedział, słuchajcie, on się zamoży. Wyważyli drzwi, on leżał już nieprzytomny. Nie wiedzieli, jak go ratować. Mówią, no i tam zaczęli ratować. Ale Luter dążył do unicestwienia tej natury w sobie. Według zasady, gorszy cię oko, wyłbie. Masz złe myśli, zatłudz je. Ale nie zmienisz siebie. I Luter pewnego razu rozmawiał ze swoim przełożonym. Ten przełożony to był Staupitz, to był cudowny człowiek. Staupitz był wspaniały. Był szefem zakonu augustianów i jeździł po tych zakonach, rozmawiał z ludźmi i zobaczył mnicha o takim spojrzeniu ostrym, taki zdeterminowany. A chude to było. Ale takim żarem do Boga przesycone i Staupitz to w nim wyczuł. I pewnego razu mówi do niego tak, czemuś tak smutny, bracie Marcinie? A ten mówi tak, ach, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Bo tysiąc... I powiedział takie słowa, że podejmuje decyzję. Od dzisiaj już nie grzeszę. I mówi, na nic moje decyzje, na nic moje usiłowania. Grzech to tak wyłazi ze mnie, że nie mogę go zwyciężyć. A ten odpowiedział mu, Staupitz, pokuszenia, które wam dolegają, są wam, wierzcie mi, jeszcze bardziej potrzebniejsze niż pokarm i napój. Mówi, co?
tych wszystkich pokuszeń przynajmniej jeden wniosek sobie wyciągnij, że nie licz na tym, że twoje zasługi, twoja siła coś jest warta przy zbawieniu. Nic nie. Twoja decyzja jest tylko ważna. Że powiesz, Boże, ratuj mnie. I dalej mówi Luter tak. Nadaremnie powtarzam moje śluby przed Bogiem. Grzech zawsze mnie znowu zwycięża. Ale chciałbym się też spytać, a kto z was tak poważnie o grzechu myśli? To tak zabawnie dzielić grzech na pół. A? Fajne słowa w piosence. Grzech. Fajnie jest tak wpaść w grzech i tak się ciaplać w nim, co nie? Taka jest ludzka natura, że kocha grzech. I trzeba przed Panem Bogiem nieraz powiedzieć, Boże, ja kocham źle robić, ratuj mnie. A Stałpitz powiedział tak, mój kochany, po tysiąckroć ślubowałem Bogu, iż pobożnie będę żył, a nigdy tego nie dotrzymał. Teraz już nie ślubuję więcej, bo i tak bym tego nie wykonał. Jeżeli Bóg dla miłości Jezusa Chrystusa nie zechce dla mnie być łaskawy i nie użyczy mi błogiego skonania, gdy świat ten opuszczę, to mocą wszystkich ślubów i dobrych uczynków moich nie ostoję się przed Nim. W ten czas jestem stracony. Nasza nadzieja zbawcza jest kim? W Panu Jezusie Chrystusie. Pamiętaj, żebyś z dobrej strony sięgnął po linkę. To tylko wiara w miłość Bożą. To tylko wiara, że jesteś zbawiony z aktu łaski Boga, który cię stworzył i cię kocha. On te oczka twoje kocha, te rzęski. On cię zna, on cię kocha, on cię pragnie. I dalej, Luter dalej się skarżył, że grzeszy. I kiedyś padły takie słowa, które mi się tak podobają, że to są moje kochane słowa. Stałpitz pyta się Lutra tak, mówi. A zaż chciałbyś być tylko wymalowanym grzesznikiem? I wymalowanego mieć tylko Zbawiciela? I powiedział tak. Wiedz, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem nawet wielkich, prawdziwych i zupełnie potępienia godnych grzeszników. Ja jestem wielki grzesznik i ja mam wielkiego Zbawiciela. I moja nadzieja nie jest w moich czynach. Bo jakby była, to moje czyny są niestabilne. Raz jestem taki, raz jestem taki. Jestem nieprzewidywalny w niektórych sprawach. A nieraz grzech mnie pociąga. I chciałbym zakończyć takim stwierdzeniem. Zbawienie zostało dokonane przez Baranka Bożego i ciesz się tym największym prezentem. Ciesz się szczerze i z całego serca. I tylko to? Tylko to! Bo to jest dynamitem, który wysadzi twoje grzeszne życie i na kolanach przyprowadzi cię do Boga. Amen.